Dzień dobry. Witam wszystkich. Wstańmy wszyscy na tym miejscu. Halleluja. Dobrze was widzieć. Boże Słowo mówi, że przez krew Jezusa mamy ufność. To znaczy odwagę, śmiałość. Przejść do świątyni. Już nie żydowskiej, czy jakiejś innej gdzieś tam w Jerozolimie. Ale tak naprawdę w świątyni własnego serca przyjść do Boga, który jest obecny między nami. Nawet przed sam tron łaski, bez umierania. To jest zdziwiające. Halleluja. I zachęcam was, abyśmy to właśnie uczynili. Co to znaczy przez krew Jezusa? To znaczy, że jeśli byś chciał przyjść do Boga przez wszystko inne, nie za wiele z tego będziesz miał. Nie jest w stanie cię przyjąć. Nie przyszedł przez to, ile się modlisz, nie da rady. Zbyt święty. Jeśli przyjdziesz przez to, tak jesteś dobry, miły, nie da rady. Zbyt święty. Jeśli przyjdziesz do Niego w jakikolwiek inny sposób, jakiekolwiek święte uczynki, które dokonałeś, nie da rady. Jedynie krew to umożliwia. Amen. Gdybyś próbował w inny sposób, ktoś siądzie na twoim ramieniu i powie tobie: za mało, jesteś niedobry, nie czynisz wystarczająco dużo. Prawdopodobnie nikt z nas nie jest doskonały, to pewne. Jednak dlatego mamy krew Jezusa. Właśnie dlatego powinniśmy przychodzić przez nią. On wtedy pomaga naszym niedoskonałościom. Oczyszcza, jeśli trzeba, ubania, uzdrawia. Bo to jest Jego krew. Drogą nową i żywą otworzył dla nas przez krew. Halleluja. Oczyszczeni od serca, od złego sumienia, można wznosić ręce czyste. To jest łaska. To jest łaska. Halleluja. Spójrz na kogoś z boku i powiedz mu: Bóg nie jest twoim problemem. On jest twoim rozwiązaniem. Więc przychodź dziś do Niego. Uwielbiajmy Go przez chwilę, wywyższając. Amen. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. Mogę się zawsze to najświętsze miejsce zmienić. Stoją przed tronem Twym, w Twojej obecności Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wierzyć się. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. I mogę się zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym, w Twojej obecności Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Ktoś już śpiewa. Przez Jezusa mogę przyjść. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. I mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce w tym. Stojąc przed tronem Twym, w Twojej obecności Jezu. Stojąc przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Wielbię swoimi słowami. Każdego dnia mogę przyjść, znosząc ręce czyste, święte, twarzą twarz, widząc się, Twej miłość niepojęte. Przez Twoją krew, która oczyściła mnie, zatopiła w głębi mórz wszelkich grzechów. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. I mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z niej. Stoją przed tronem Twym, w Twojej obecności Jezu.
stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Byśmy wyżej przez Jezusa krew. Pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu. To najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym. Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Już śpiewam przez. Śnią przyjdźmy przed Jego tron. Zysząc ręce, wielbiąc Go. Przez Jezusa krew, pewne zaufanie mam. O tak, i mogę przyjść zawsze tu, w to najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym, Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Uwielbiaj Go. Błogosławny, że moja Pan. Wszystko we mnie mieniu Jego świętem. Błogosławny, że moja Panu. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Przebaczasz wszystkie winy me. Tak, Ty leczysz wszystkie choroby me. Ratujesz z góry życie moje. Wiecisz mnie łaską i litością swą. Nasycasz dobre życie moje. Tak iż odnawia się jak u orła młodość moja. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. Mogę przyjść zawsze tu. To najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym. W Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Weźmy wyżej przez Jezusa krew. Pełne zaufanie mam. I mogę przyjść zawsze tu. To najświętsze miejsce z miejsc. O tak. Stoją przed tronem Twym. W Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Każdego dnia z Tobą chodzić. Tak dobrze wiem. Twoja miłość, Twoja wierność nigdy nie opuszcza mnie. Sprawiedliwy droga Twy. Wielki, łaskawy jesteś Ty. Kościele, uwielbiajmy Go. Dajmy chwałę. Przebaczenia i zdrowienia opieki Twej, że nasze imię w niebie zapisałeś w księdze życia. Uwielbiajmy wiedząc, że przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu. To najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym. Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu. To najświętsze miejsce z miejsc. Znieśmy ręce. Stoją przed tronem Twym. Twojej obecności, Jezu. O tak. Stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Uwielbiaj Go przez. Pełny zaufanie mam.
jeszcze raz uściśle wzyszmy słowo. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stojąc przed tronem Twym, w tej obecności Jezu, stojąc przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stojąc przed tronem Twym, w Twej obecności Jezu, stojąc przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Jestem tu, aby wielbić Cię. Jestem tu, aby wielbić Cię. Jestem tu, jestem tu, aby wielbić Cię. Sam sercem z całej duszy mej przyświęcę swój głos, by wielbić, oddawać go. Biedając, wyruszając, wypięli się z głębi naszych serc, z głębi naszych serc, za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za Twoją łaskę, za zbawienia dar, przebaczenia, uwolnienia, uzdrowienia naszych ciał, ale za Twoją dobroć, za Twoją miłość, za Twoją łaskę, zbawienia, dar, przebaczenia, uwolnienia, uzdrowienia naszych ciał. Pragnę wyznać, że Twoja miłość wielka jest, oczyszczony Twoją krwią, w obecności staję, wiedząc, że sprawiedliwość dałeś mi, otoczyłeś mnie opieką, dzięki Twojej krwi. Wieczność mam tak pewną, pragnę wielbić się i dziękować, gdy wspominam dni dobre, a nawet złe, bo zawsze z Tobą wszystko możliwe było. Wiem, jesteś Ojcem mym, tak bliskim sercom naszym, a wszystko dzięki Twojej krwi. Tam jest zwycięstwo nasze, pełen chwały, pełen czci, pełen mocy, uwielbiony dar. I Twój kościół znosimy głos, by Ciebie czcić, śpiewając wciąż tak. Jesteś godzien, baranek nasz, który przelał świętą krew, życie dać nam, uratować nas. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym, w Twej obecności Jezu, stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Wielbić Cię, wielbić Cię. Jestem tu, aby wielbić Cię. Wielbiaj Go, Boże, wielbiaj Go. Wszystkich wielbiąc, wielbiąc Cię. Światło się swą rozproszyłeś sam ciemność, oczy mężały Cię. Wspaniałość Twą moje serce chwali, chcąc z Tobą na zawsze być.
światłością swą rozproszyłeś stan ciemność. Oczy me ujrzały Cię. Wspaniałość po moje serce chwali, chcąc Tobą nam zawsze być. Widzimy Kościele, swój głos, swoje ręce. Jestem tu, by wielić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteś Ty. Wybieramy Kościele, o Królu nasz. O Królu nasz, wywyższony na wieki, niebiosa Twe chwałą czczą. Pokorze sam zszedłeś do nas na ziemię, miłości dom mógł nam dać. Już śpiewa o Królu nasz, śmiało. O Królu nasz. Wywyższony na wieki, niebiosa Twe chwałą śnią. Pokorze sam zszedłeś do nas na ziemię, miłości go nam dać. Jestem tu, by wielbić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteś mój. Jestem tu, by wielbić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy. Jestem tu, by wielbić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy. Uwielbiaj, uwielbiaj Go. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy, jesteśmy. Ponieważ jak wielka jest ofiara ta, na krzyk mój grzech zabrałeś sam. Jak wielka jest ofiara Twa, na krzyk mój grzech zabrałeś sam. Jak wielka jest ofiara Twa, na krzyż mój grzech zabrałeś sam. Wielka jest, jak wielka jest ofiara Twa, na krzyż mój grzech zabrałeś sam. Jestem tu, by wielbić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem.
wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, Tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem tym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy. Śpiewają wszyscy. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King. I love the King. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. I love the King and the King loves me. Ja kocham Cię, a Ty kochasz mnie. 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 Tak dobrze o tym wiem, Panie, że ja kocham Cię, a Ty kochasz mnie. Ja kocham Cię, a Ty kochasz mnie. Ja kocham Cię, a Ty kochasz mnie. Kościół śpiewa, kocham. Wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, Tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jestem. Znieśmy swój głos. Jestem tu, by wielbić, by wywyższać Ciebie. Jestem tu, by mówić, Tyś mój Bóg. Ty jesteś mą miłością, skarbem mym jedynym. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy. Najwspanialszym Bogiem jesteśmy. Jesteś Ty, jesteś Ty, jesteś Ty. Uwielbiamy Cię, Jezu. Uwielbiamy Cię, Jezu. Mamy Tobie chwałę, Panie nasz Król. Halleluja, halleluja. Usiądźmy, proszę, tam, gdzie jesteśmy. Aleluja. Jak wielu z Was wie, że uwielbianie to nie śpiewanie. Można śpiewać i nie uwielbiać, jak wiecie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale można. Aleluja. Dzięki Ci, Jezu. Kiedy nasze serca są otwarte przez chwilę, spójrz na ten fragment, ja się przy okazji schłodzę. Miało to miejsce tuż po tym, jak diabeł chciał zatopić łódź. O, jak dobrze. Zatopić łódź, na którym Jezus z uczniami płynęli z jednej strony na drugą morza galilejskiego bodajże. I pomyśl, a Jezus udał się na drugą stronę i cała ta zabierucha powstała po to, aby nie dotarł do jednego człowieka. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, nawet jeden jest ważny dla niego.
I to nie jakiś zaszczytny, wiecie, bogaty czy jakiś wpływowy, to byśmy powiedzieli wariat, tak? Czubek dzisiaj, przepraszam. To się wykasuje, jeśli trzeba. Kiedyś, wiecie, średniowiecz takich pali na stosach. Za czasów Jezusa kamienowali. Dzisiaj zamykają w środkach psychiatrycznych zamkniętych, bo inne czasy. Jednak dla takiego na drugą stronę przepłynął i z powodu takiego Jezus chciał zatopić jego i wszystkich uczniów. Wiecie, diabeł nie wie za wiele. On wie tyle, ile mu powiesz, bo nie zna twoich myśli. I tyle, ile mu pokażesz przez działanie, może obserwować, jest od plus minus kilku tysięcy lat na ziemi, więc jest dobrym obserwatorem, dobrym w cudzysłowie. Ale myślę, że dokładnie to, nawet jeśli to jest osoba, która jest nikim w oczach ludzi, dla Boga jest cenna. Więc kiedy Jezus wysiadł z tej łodzi, kiedy uciszył tą burzę, jak wiecie, znacie tą historię, wyszedł z łodzi i wybiegł z grobowców naprzeciw Niego opętany przez ducha nieczystego człowiek. Mieszkał on w grobowcach i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać. Znaczy mówiąc, miał nadprzyrodzoną siłę, ale nie pochodziła od Boga, pochodziła od diabła. I Jezus powiedział mu, wyjdź, to nie jest cała historia, bo nie ma miejsca, ale Jezus wyrzucił ducha z tego człowieka, powiedział, wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka. Tak, i czytamy, że było tam, pasło się tam u podnóża góry duże stado świń. Diabeł czy demony w tym człowieku prosiły Jezusa, żeby ich nie posyłał w otchłań do piekła. Pomyśl o tym, piekło jest tak okropne miejsce, że nawet diabeł tam nie chce być. Którzy myślą, że w piekle będzie można pić piwo, wiesz, bawić się, imprezować, ale to jest takie miejsce, że diabeł tam nie chce być. Więc jeśli on tam nie chce być, to nie szukaj niczego w piekle. Amen. Spójrz kogoś z boku i powiedz, w piekle nie ma nic dobrego. Amen. Jakkolwiek diabeł prosi go i mówi, te duchy nieczyste mówią, dziwna sytuacja, tak, ale mówią, żeby chociaż w świnie pozwolą mu wejść, aby nie w otchłań, aby nie do piekła. I wtedy duchy nieczyste weszły w świnie i rzuciło się to stado ze stromego zbocza do morza, a było ich około 2000 i utonęło w morzu. Wiecie, to jest coś, co myślę, ta historia, wiecie, my to często czytamy jak science fiction. Mało kto zastanawia się, że tak to miało miejsce i gdybyś oglądał to byś widział 2000 świn, które skaczą z klifu w Gdyni do morza i zabijają się. Sepuku popełniają, tak by to wyglądało, wiesz, świnie skaczą tak, raz, dwa, trzy, 2000 i na dole sterta świn kilkumetrowa, 2000. My tak często czytamy, ale pomyślmy o tym, z jednej strony ten fragment wiele uczy. Bóg i człowiek szukają ciała, które mogą posiąść. O to chodzi Bogu. Diabłu chodzi o to, żeby miał ludzi, którzy będą opętani przez Niego. Czy o to mu chodzi? Oczywiście, on tego nie zrobi wbrew wolnej woli ludzi. Ludzie muszą doprowadzić się do stanu, w którym są opętani. Nikt nie, po prostu nie staje się opętany idąc po ulicy. Człowiek musi otwierać się, zapraszać, oddawać swoje myśli, marzenia, uczucia, wolę, odurzać się często, żeby wola była słaba jego i zapraszać wszelkie zło, poddawać się diabłu i ostatecznie można być opętanym i nawet diabeł trochę siły do tego doda, że można łańcuchami kogoś związywać i on to zerwie, jak ten. Wiecie, może w takim społeczeństwie jak u nas niewielu opętanych się spotyka, chociaż opętany to nie znaczy ktoś, kto się pieni i oczy wywraca. Jest wielu opętanych, które nosi walizeczkę, jeździ Lexusami i chodzi pod krawatem. Nie zachowują się tak, ale wiele rzeczy czynią, które tylko opętani ludzie czynią. Więc to nie musi być widoczne. Ale do czego zmierzam? Bogu również chodzi o to, żeby mieć ludzi posiadłych przez siebie. Wiecie, że oni dokładnie o to walczą, w cudzysłowie. Diabeł i Bóg walczą o to samo. Chcą mieć ludzi, którzy są posiedli. Chce posiąść człowieka, jego ducha, duszę i ciało. Całkowicie jego myśli, jego ciało. W dziejach apostolskich ludzie byli, nie użyję słowa opętani, bo to nam się źle kojarzy, jednak byli opętani przez diabła też tam na ulicach, ale byli też i posiadli przez Boga. Do tego stopnia, że mienie im zabierali w imię Ewangelii, a oni się śmiali. Historia mówi, że Neron nie mógł wytrzymać śmiechu chrześcijan, których rozszarpywały lwy na arenie. On myślał, że oni wariują, a oni radowali się i śpiewali. To nie było szaleństwo, za które się zamyka w białych kaftanie dzisiaj. To było radość w Duchu Świętym. Ci ludzie byli posiadli przez Boga. Wiesz, człowiek posiadły przez Boga nie dba o to, kto mu zrobi cokolwiek, weźmie, co straci, co kto powie. On wie, ma cel, wie, kto z nim jest, wie, że jest większy niż ten, kto jest na świecie. Człowiek posiadły przez Boga odda życie za sprawę.
Wiecie, ludzie oddają życie za sprawę, za polityków, za liderów, za różne sprawy ważne i mamy, wiecie, świętujemy ich, mamy pomniki ich i mówimy, że bohaterowie. Jednak pomyśl, co za rzecz oddać życie na przykład dla Boga albo za Boga. Trzeba być posiadłym przez Niego. W myślach posiadłym, w uczuciach. Twoje ciało po prostu będzie pełne Boga, twoje myśli, twoja... Wiecie, że Bóg tego pragnie, mieć chrześcijan na ziemi, którzy są posiadli przez Niego. On przychodzi wtedy i daje nadnaturalną siłę, większą niż ten, który miał tutaj w tych grobowcach. Jest to większa siła, to jest mniejsza siła. To jest siła ciemności, a siła jasności jest większa. Spójrz z boku i powiedz, niech moc będzie z Tobą. Amen. O to chodzi Bogu, mieć ludzi posiadłych przez Boga. I na Boga, jeśli można być opętanym przez diabła w tym życiu, po stokroć można być posiadłym przez Boga. Po prostu, że Bóg wylewa się z Ciebie, aż pienisz się, oczy Ci się wywracają. W cudzysłowie, rozumiesz? Po prostu, ktokolwiek Cię dotnie, powie, jesteś opętany. To jest dobra rzecz, być tak posiadłym przez Boga. Wtedy strach, cokolwiek w człowieku, cokolwiek chciał go dopaść, diabeł, strach, cokolwiek, opresja, po prostu nie znajdzie chwili, nie znajdzie miejsca, nie wciśnie się, bo człowiek jest posiadły przez Boga. Do tej szklanki już nic nie wlejesz. Dobrze jest być posiadłym przez Boga, amen. To jest to, o co Paweł się modlił, abyśmy byli zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Pomyśl o tym, ciało wypełnione pełnią Bożą to jest takie, że przechodzi obok, cień Twój pada na ludzi i są uzdrawiani. To działo się w dziejach apostolskich. To był człowiek posiadły przez Boga. Wylewało się z niego, że nie musiał dotykać ludzi. Pomyśl o tym, Kościół w tym stanie, co jest w stanie zrobić na świecie. Przewrócić do góry nogami. Czy możesz powiedzieć amen? To taka myśl. Ale spójrz na to, że Jezus z drugiej strony, a nie zawahał się poświęcić 2000 świń, żeby uratować jednego wariata. 2000. Weźmy, niech wieprzowina, powiedzmy, jeden prosiak, niech będzie 500 zł na rynku. Jezus od tak wydał 1 000 000 zł, nawet nie swoich, nawet nie mrugnął okiem, nawet nie zastanowił się po prostu. Poszły z dymem, skoczyły z urwiska i 1 000 000 zł poszło po prostu, moment, za jednego wariata. Jak cenny jest człowiek. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, jak cenny jest człowiek. Amen. Nie ma, dla Boga człowiek jest bezcenny. Nawet wariat dla nas, byśmy powiedzieli. Człowiek psychicznie, mentalnie chory, tu opętany, śpi w grobowcach. Dla Boga jest tak bezcenny, że po prostu czy 1 000 000, czy 10 milionów, czy 100 milionów, on po prostu tak wydaje. Tak cenne są dusze dla niego. Pomyśl o tym. Zresztą najcenniejszy dar dał, którego nie da się oszacować, więc każdy inny jest mniej wartościowy. Więc nic dziwnego, że ci, którzy... Tu tego nie ma, bo nie ma miejsca, ale ci, którzy pasli te świnie, przyszli do Jezusa i prosili Go, żeby On odszedł stamtąd. Wiecie, taka jest religia i tradycja. Ona nie myśli o człowieku, nie myśli, ona myśli o swoim portfelu, o swoim brzuchu, o swoich wpływach. Oni nie myśleli o tym, że człowiek jest uratowany, oni myśleli, że straciliśmy 2000 świń, więc oni prosili, wyobraź sobie, prosili Jezusa, żeby odszedł stamtąd. Niesamowite, prawda? Jednak z drugiej strony ujrzeli, że ten, który był opętany, siedział przy zdrowych zmysłach. Przy zdrowych zmysłach. Więc my mówimy często opętanie, jednak nie musi człowiek być opętany, żeby potrzebował na przykład uzdrowienia swojej głowy. Jak wielu z Was wie o tym, amen. Jezus jest lekarzem ducha człowieka, to się nazywa nowe narodzenie. Jest lekarzem duszy człowieka, to się nazywa uwolnienie, jeśli chcesz, z opresji, uzdrowienie umysłu, przemienienie go również Bożym Słowem. Jest lekarzem ciała człowieka, co się nazywa uzdrowieniem fizycznym. On jest lekarzem całego człowieka, amen. Ja tak nadmieniając, jakiś czas, wiele lat temu w sumie, miałem wtedy 27 lat, to było jakiś czas temu, nie aż tak daleko, ale Bóg otworzył drzwi, kiedy jeszcze pracowałem w szkole biblijnej do Mata, otworzył drzwi do szpitala psychiatrycznego w Gdańsku, by tam jeździć i usługiwać tym pacjentom. Stało się to tak, że jakoś, nie wiem, nie pamiętam dokładnie jak, ale splot wydarzeń, wyposażyliśmy jeden oddział z kościoła pieniędzy w lustra. Wiecie, ci pacjenci zrywali wszystkie lustra i tłukli. Ciekawe, co widzieli w tych lustrach, kiedy patrzyli na nie. Cokolwiek widzieli, to im się nie podobało. I to jest problem ludzkości. Jeśli człowiek sam siebie nie kocha, wszystkie inne problemy zaczynają się, bo możemy miłować bliźniego swego jak siebie. Więc ci ludzie, widząc tam, widzieli coś okropnego, przerażającego, nie lubili siebie, nienawidzili siebie. I odkryłem, że
jakkolwiek kupiliśmy te lustra, to były przyklejane do ściany, więc nie mogli ich zrywać. I tak się jakoś stało, myślę, z Bożego zrządzenia, że na krótki czas, paru miesięcy, Bóg otworzył drzwi do oddziału psychiatrycznego męskiego, abym ja co tydzień mógł z jakimś studentem, absolwentem, studentem do maty wtedy, przyjeżdżać i prowadzić, jak to lekarze nazwali, terapię muzyczną. Wiesz, nie mogliśmy tam robić tego, co teraz tutaj robimy, bo to nie kościół. Nie mogłem na rąk na ludzi nakładać, jakieś demony wyrzucić, chociaż jakieś by się znalazły. Nie mogłem głosić Ewangelii otwarcie, taka była zasada, ale mogłem terapią muzyczną pomóc im. Oni wierzyli w terapię muzyczną. Więc ja jedyną terapię muzyczną, którą znałem, to to, że wziąłem pieśni, jakie śpiewamy, bądź historie na przykład takie jak ta i nie głosiłem im, ale śpiewałem im, czyli głosiłem im. Co za różnica. A że muzyka otwiera duszę szybciej, to widać na koncertach. Ludzie na koncertach robią to, czego w domu nie robią na trzeźwo. Więc i ci ludzie, przychodząc tam, mieli okazję przebywać w atmosferze Ducha Świętego, bo Pan przybywa w chwałach swojego ludu, i w atmosferze Słowa Bożego. Jedno i drugie daje wolność. Pomyśl o tym, gdzie Duch Pański tam, poznacie prawdę i prawda was uwolni, więc jedno i drugie połączysz, masz nitroglicerynę, masz coś wybuchowego, wystarczy, żeby ktoś się nią nasycił. To wtedy jak się poruszy, od razu coś eksploduje. Ok? Więc przez 3 miesiące jeździliśmy tam i na tych spotkaniach terapii muzycznej śpiewałem im pieśni, które na miejscu jakby z rękawa wymyślałem, albo Bóg poddawał, jak wolisz. Historie z Biblii, gdzie ludzie byli uzdrawiani, uwalniani, w kilku akordach im śpiewałem, plus jakieś może 2-3 pieśni, gdzie na tyle proste i krótkie, żeby mogli je powtórzyć, bo większość z nich była mało kontaktowa, naszpikowana psychotropami. Przez 3 miesiące 50 ponad z nich przyjęło Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Kilku z nich na miejscu, na tym spotkaniu było uwolnionych bez nakładania rąk. Inaczej mówiąc, przyszli, jakbyś patrzył w ich oczy, to widziałeś diabła, piekło i po prostu nicość. Po tym spotkaniu patrzyli na mnie, jak ty patrzysz. Trzeźwy, normalny, z rozumieniem, komunikatywny. Inaczej mówiąc, ktoś albo coś wpłynęło na nich, my wiemy, że to ktoś, otrząsnęło ich, oczyściło ich cały system krwionośny i głowę z wszystkiego, co ich odurzało i uwolniło opresję. Tak? Były osoby, które tydzień później już nie były na spotkaniach, pytałem się, gdzie są, lekarze mówili, wypuściliśmy ich, bo im się polepszyło nagle. Kto z was był w tym szpitalu, czy leżał tam, nie podnoś ręki? To nie wstyd, można mieć chory ząby, jak i chorą głowę nieraz. Ci, którzy tam lądują, to zazwyczaj na 4, 5, 6, 7 tygodni. Pierw robią na nich eksperymenty i co działa, w tym ich szpikują i dopiero później ich wypuszczają nieuzdrowionych, po prostu tak udurzonych, aby siebie nie skrzywdzili i innych wokół. Każdy szczery psychiatra ci powie, że nie ma lekarstwa na chorą głowę. Ludzie nie mają, nie ma proszku ani płynu na to. Bo mózg to dusza, jest duchowa, a nie galareta w głowie, więc nie uleczysz tego proszkiem. Każdy lekarz dokładnie o tym wie, zresztą szczerze o tym mówią. A tego nazywają te choroby niewyleczalne. Jednak jak wielu z was wie, dla Boga nie ma rzeczy niewyleczalnych. Amen. On uloczy zęba, żołądek, oczyści ciało z raka, jak i uzdrowi duszę, nawet jeśli lekarze jej nie uzdrowią. I to było tylko 3 miesiące, kiedy Bóg otworzył drzwi. Ale wystarczało, żeby zobaczyć, że dwie rzeczy, kiedy połączysz razem i dasz ludziom możliwość i chcą być, i chcą przyjąć i nasycić się nimi, to jest Bożym Słowem i Bożym Duchem, wyleczysz ich z wszystkiego, trochę czasu może zajmie i współpracy z ich strony, ale wyleczysz ich z wszystkiego, wyrzucisz każdego diabła z nich, bo gdzie jest Duch Pański, tam wolność, a poznacie prawdę, a prawda was uwolni. Amen. Więc ostatecznie drzwi się zamknęły, ponieważ gdy pewien próg już przekraczasz, usługując ludziom, a potrzebują już czegoś więcej niż tylko terapii muzycznej, już po tym nie można się zatrzymać. Więc musiałem nakładać ręce na nich, niekiedy wyrzucić diabła, chociaż powiem ci, niewielu było tam związanych przez diabła. Wielu ludzi to było takich, którzy posiadali miliony w banku, bądź byli znanymi tenisistami na oddziale. Bądź ludźmi, którzy byli bezdomnymi, również zdarzało się, bądź ludźmi, którzy po prostu tragedie życia, rozwody, zdrady, konflikty ludzkie sprawiły, że nie wytrzymali fizycznie, mentalnie, załamali się i musieli mieć pomoc psychiatryczną.
popadli w depresję, długo trwała ta depresja, załamali się, mówimy. Więc diabeł wskoczył na nich i po prostu ujeżdżał ich, jak tylko mógł. W tym przypadku nie ich żołądek ani serce, ale głowę. Wiecie, on nie ma względu na osobę również. Jeśli on nie wskoczy komuś na żołądek, to wskoczy na serce. Jeśli nie na serce, to na wątrobę. Jeśli nie na wątrobę, to na głowę. On jest jak mucha śmierdząca, on siądzie wszędzie. Ale jak wielu z was wie, że mucha na gorący palnik nie siada. Ja kiedyś jako dziecko robiłem doświadczenia. Brałem muchę i rzucałem na palnik, a kiedy pojawiły się mikrofalówki, sprawdziłem, chciałem sprawdzić, jak to działa. Więc złapałem dużą muchę końską, rzucałem i nie ma! Belzebub, władca much, on nie usiądzie na rozgrzanym piecu. On, kiedy gdzie jest Duch Boży, gdzie jest Boże Słowo, on musi odejść. On albo się spali, albo odlatuje. Czyli stawcie się diabła, ucieknie. Miecz obosieczny Bożego Słowa to najlepsze, którego się boi. Powiedziano jest, napisano jest. Duch Boży, który wstępuje, to ten sam, który mieszka w Tobie, mieszkał w Jezusie, czytamy, Duchem Bożym wyrzucał diabła. Amen. To jest ten sam Duch, to jest to samo Słowo. Więc doszło do tego, że... Jeszcze słuchacie? No okej. Dobrze. Ale doszło do tego, że wchodziliśmy na oddział. Wiesz, nikt z nas tam przedtem nie był, więc doświadczenia nie mieliśmy żadnego z pracą z tego typu pacjentami. Ale wchodziliśmy na oddział. Może inaczej, mówiąc o ludziach, którzy tam byli, którzy potem byli przy zdrowych zmysłach, a na początku byli przy chorych, to były sytuacje, które nie były jak ten w większości, chociaż niektórzy tacy byli, ponieważ przedtem napoili się narkotykami, zniszczyli swój umysł i diabeł po prostu wszedł w środek i tam był, trzeba było go wyrzucić. Wiecie, kto jeździ samochodem, to wie, że sprzęgło służy po to, żeby wrzucić bieg. Gdy wciśniesz sprzęgło i wrzucisz bieg i potem wyciśniesz sprzęgło, bieg zostaje w środku. Jeśli byś chciał zmienić ten bieg bez wciśnięcia ponownie sprzęgła, co się dzieje ze skrzynią biegów? Zniszczysz ją. Czy tak jest? No tak samo działa życie ludzi. Widzisz, to co próbują zrobić lekarze, psycholodzy, prewencyjne środki, resocjalizacja, między innymi zrezygnowałem z pracy w policji, ponieważ nie działa resocjalizacja. Po prostu nie działa. Złodzieje wracają, kradną, pederaści stają się pedofile, dalej wracają i czynią to samo. Nie działa resocjalizacja, bo nie zmienisz ludzi z zewnątrz, musisz zmienić ich od wewnątrz. Amen. Mało kto się zmienia przez pałkę czy przez kraty. Faktycznie tam jeszcze gorszym się staje, bo wpada jeszcze gorsze środowisko, więc resocjalizacja nie działa. To jest prewencja tyle, co mogą. Dzięki Bogu, że jest, bo gdyby ich nie było, to by było ciężko w ogóle na tej ziemi. Jednak ona nie działa, ona nie zmienia. Musicie się nowo... Zmiana natury człowieka. Grzech musi być usunięty, żeby człowieka zmienić. Jakkolwiek... A do czego zmierzałem? Aha, do sprzęgła. Życie sytuacji i tragedie, ciężkie doświadczenia, są tymi, które diabeł wykorzystuje i to jest jak wciśnięcie sprzęgła, kiedy w tym ułamku sekundy, w tym momencie, w tym stresie, w tym zawodzie miłosnym, w tej zdradzie, w tym wypadku samochodowym, nieraz tak jest moment, w którym wciśnięte jest sprzęgło, dusza człowieka jak sprzęgło otwiera głęboko jego silnik, jego wnętrze i w tym momencie diabeł tylko czeka, aby wejść z czymkolwiek w środek, uczynić człowieka chromym mentalnie, zniszczyć go czy przez narkotyki, przez cokolwiek innego. I teraz, jeśli ponownie sprzęgła nie wciśniesz, a tym, co wciska sprzęgło, to jest Duch Boży i Boże Słowo, to, co w środku po prostu nie wyjdzie, nie wyrzucisz z niego tego, co go niszczy. Na sucho możesz zniszczyć tego skrzynię biegów. Proszkami nafaszerować go, zrobić braka z tego człowieka, jego głowę po prostu, on będzie zombie. Chyba, że przyjdziesz i wciśniesz sprzęgło ponownie, to jest Boże namaszczenie, jak olej i w to miejsce Duch Boży przyjdzie i Boże Słowo wyczyści i uwolni, a kiedy już wyciśnie sprzęgło, wychodzisz z tym starym biegiem i już tam go nie ma. Tym jest chrześcijaństwo. Jest to dogłębne czyszczenie. Jest to służba ducha, służba słowa. Amen. Ja żałuję, że nie mogliśmy być tam dłużej. Spróbuję, będę miał na sercu jeszcze raz tam zapukać. Ale doszło do tego, że już kładliśmy ręce na nich i uwalnialiśmy ich otwarcie. Oni sami tego potrzebowali. A ostatecznie, ostatnie dwa spotkania były takie, że wchodziliśmy na oddział, ludzie wybiegali do nas i rzucali się krzyżem na ziemię i krzyczeli, jestem Chrystus. Ale wiedziałeś, że to nie jest Chrystus. Bądź mówili innymi językami, ale wiedziałeś, że to nie są te języki. To wiesz, skąd wiesz? Jeśli masz Ducha Bożego, to wiesz. Widzisz, diabeł podrobi wszystko. Jednak tylko podrobi. Okay? To nie będzie oryginał. Widział, kto jest z was 300-złotowy banknot podrobiony?
Nie ma takich, bo nie ma oryginału. Więc cokolwiek on podrobi, będzie brzmiało jak Duch Święty, będzie wyglądało jak Duch Święty, będzie byś myślał nawet, że to Bóg, nawet mogą być cuda, znaki, dziwy i inne języki, ale jeśli masz Boga i znasz Słowo, rozpoznasz szybko, że to nie On. I Biblia mówi, a o tych, którzy z was zwodzą, mówię wam, to namaszczenie, które macie od Niego, ono pozostaje w was, nie potrzebujecie, żeby ktoś was uczył, lecz jak namaszczenie poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, tak w Nim trwajcie. Więc słyszałem, jak ludzie mówili językami, jednak nie byli ochrzczeni Duchem Świętym. To nie były języki z Boga, okej? Okay? Jesteście tutaj? Więc kiedy lekarze zobaczyli i usłyszeli, że ludzie gdzieś tam krzyczą, jestem Chrystusem, bądź mówią jakimiś językami, bądź wzywają różnego, że wrzucają się na tych łóżkach, rzucają się na ziemię, oni połączyli jedno z drugim, naszą terapię muzyczną z ich zachowaniem, dlatego że to przysparzało im więcej pracy, więcej kłopotu. Musieli więcej z tymi strzykawkami lecieć i przywiązywać tych wszystkich ludzi, wiecie, i karmić ich psychotropami. Więcej pracy, więcej problemów, więcej zagrożeń nam podziękowali. Okay. Jednak tak już jest. Gdziekolwiek Bóg wchodzi, jeden musi się wyprowadzić. Bóg się nie wyprowadzi, diabeł się wyprowadzi. Więc ta sytuacja z tymi ludźmi pokazała mi, że Bóg jest lekarzem umysłów ludzi, duszy ludzi. Krótkie doświadczenie dla nas i dla tych studentów, którzy żyli ze mną, ale znamienne, że bez względu na to, na co człowiek jest chory i gdzie potrzebuje wolności, rozwiązanie, które płynie od Boga, jest zawsze te same. Wśród lekarzy masz podział na różnego rodzaju kierunki, masz i onkologów, i masz, wiesz, i weneryczne choroby, i od kości, i od krwi, i od moczu, i od wszystkiego. U Boga jest to jeden lekarz i jedno lekarstwo na wszystkie. Nazywa się Duch Boży i Boże Słowo. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowo, nakłoń ucha do moich mów, nie spuszczaj go z oczu, zachowaj głębi serca, bo ono jest życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Oni potrzebowali je słuchać, zwrócić uwagę, przyjąć i być w atmosferze Ducha Świętego wystarczająco, żeby nasycić ich głowę, ich ciało, ich duszę Duchem Bożym. I kiedy pozwolili mu to uczynić, On leczył i uzdrawiał. Nie wbrew ich woli, współdziałem ich woli. Tak zawsze Bóg czyni. Amen. On weźmie tyle, ile człowiek mu da. I mu pomoże. Ten człowiek, który został uwolniony, później prosił Jezusa, żeby mógł zostać przy nim. Tego tutaj nie ma miejsca na to. Jezus mu nie zezwolił na to, jednak powiedział mu, pomyśl o tym, człowiek chciał być jego uczniem i iść za nim. Chwalebna rzecz. Jednak Jezus uznał, że wartościowszą rzeczą będzie to, by powiedzieć do niego, by poszedł do domu swego, do swoich, do rodziny i oznajmił im, jak wielkie rzeczy Pan uczynił jemu i jak się nad nim, co zrobił? Zmiłował. Wszystko, co Jezus zrobił, było po prostu aktem miłosierdzia i współczucia dla tego człowieka. I to jest to, co Bóg czyni. Kiedy my użalamy się i mamy współczucie i żal do kogoś, bo ktoś cierpi, to jest zawsze Bóg, który współczuje, użala się i chce uwolnić od tego cierpienia. On czuje przez nas. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, On czuje przez nas. On czuje przez Ciebie. Powiedz Mu, On myśli przez Ciebie. I On współczuje przez Ciebie. Wiesz, problem jaki mamy jest taki, że zastanawiamy się zbyt długo i często. Panie, czy to Ty, czy ja? Jeśli jesteś nowonarodzonym, nie ma Ty i ja. Nie ma tego czegoś. Biblia nie mówi, że Pan mieszka tutaj, a Ty mieszkasz tutaj. On mieszka w Tobie i połączył się z Tobą, jednym duchem stał się. Inaczej mówiąc, kiedy Ty, to On, a On to Ty. Amen. Wiele razy masz myśli, by coś zacząć, jakąś firmę rozpocząć, gdzieś coś i mówisz, Panie, czy to Ty, czy ja? Hej, to Pan jest, bo On mieszka w Tobie, a Ty mieszkasz w Nim. On nie poprowadzi Cię, żebyś zostawił żonę, On nie poprowadzi Cię, żebyś się napił jak świnia, nie poprowadził Cię. Czy rozumiesz, o czym mówię? To nie będzie Pan, ale jeśli to jest dobre, czyste, moralne, nawet nie musisz modlić się, że to Pan, po prostu idź za tym pragnieniem, a szczególnie, kiedy współczuje Twoje serce komuś, to Pan współczuje. A kiedy On współczuje, to współdziała. Pamiętaj. I On to czyni bardzo subtelnie i naturalnie. Naturalnie i nadnaturalnie. Bo naturalnie jest na zewnątrz, ale w środku jest nadnaturalnie. Jednak pojęć mi, On zawsze łączy to, co naturalne, z tym, co nadnaturalne i czyni. Gdyby On czynił tylko samym nadnaturalnym, ludzie by się posikali ze strachu i uciekli od Ciebie. Gdyby On tylko czynił to i nadnaturalne było widoczne. Rozumiesz, o czym mówię?
bo to jest nieznane, to jest obce człowiekowi. A dlatego, że to idzie przez człowieka, przez ciało człowieka, przez myśli człowieka, przez uczucia człowieka, przez ręce człowieka, przez słowa, to nadnaturalne jest zamknięte w naturalnym i dlatego można je łatwo przyjąć, zaasymilować i ludziom pomóc. Amen. Inaczej mówiąc, jesteś normalny, a nie dziwak. Gdybyś był dziwakiem i tylko byłoby nadnaturalne, dziwne dla ludzi, nikt by cię nie posłuchał. Czytamy, że moc Jego jest zamknięta w naczyniach glinianych, więc ta glina jest potrzebna, żeby Bóg płynął. Kiedy glina się stłucze, a Bóg wyjdzie jak dżin, rozumiesz, z tego opakowania, to już glina będzie niepotrzebna na tą ziemię. Mamy ją tu na ziemi, nasze opakowanie, nasze ciało, aby nadnaturalny Bóg mógł płynąć przez naturalne naczynia. Więc ten człowiek, pomyśl, ani nie był w szkole biblijnej, aby nie chodził z Jezusem, aby nie miał przywileju bycia z Nim przez 3-3,5 roku, jak pozostali uczniowie, a już stał się wielkim misjonarzem, wielkim ewangelistą dla swojej rodziny i swojego domu. Był od razu gotowy. Powiedzmy gotowy. Najwyraźniej nie trzeba wiele. Masz świadectwo, Bóg ci pomógł? Hej, jesteś gotowy, by podzielić się z Nim, a w Nim jest moc, by komuś pomóc. Halleluja. I czytamy, że on odszedł i zaczął opowiadać w dziesięciogrodziu. Tak jak mamy Trójmiasto, tam było 10 miast połączonych z sobą. Jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus i wszyscy się zdumiewali. Historia Kościoła uczy, że kiedy wybuchło prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie, a później już po całych Galilei, Judei, wszystkich tych miejscach, gdzie Jezus chodził, ci wierzący zaczęli być prześladowani. Okay? A Paweł został ścięty, bo Neron miał fobię i wiecie, chciał mieć miasto dla siebie zbudowane, więc podpalił Rzym, żeby od nowa go zbudować wbrew woli Senatu. Taka krótka historia. I oskarżył kogo? No chrześcijan, bo oni byli pod ręką. A że Paweł wtedy był w więzieniu, był pierwszym, który poszedł na ścięcie. I w tym momencie zaczęło się wielkie prześladowanie chrześcijan. I historia Kościoła uczy, że oni uciekli do tych miast dziesięciogrodziu i tam znaleźli schronienie w zborach lokalnych, kościołach, w dużej mierze podziemnych, które zostały założone przez świadectwo tego opętanego. On wrócił do swoich miast, rozpowiadał wszędzie, ludzie uwierzyli, kościoły powstały, a wiele lat później chrześcijanie znaleźli w nich schronienie. Nie dziwne, że diabeł chciał zniszczyć to cały Boży plan i zatrzymać go przed przybyciem na to miejsce, do tego szaleńca, żeby go uwolnić. 10 miast, wiele kościołów, wiele schronienia dla chrześcijan z powodu świadectwa jednego, który był wariatem, a potem siedział u stóp Jezusa przy zdrowych zmysłach. Jak to Jezus czynił? Dokładnie tak, jak my powinniśmy. Kiedy On ujrzał mnóstwo ludu, podobnie jak tego, który, nad którym się zmiłował, czytamy, litował się nad nimi, chorych uzdrawiał spośród nich. I dlatego Biblia mówi, bądźcie więc miłosierny, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane. I bądźcie wszyscy, powiedzmy wszyscy, współczujący i miłosierny, jak i Ojciec wasz. Stańmy wszyscy na swoje nogi. Halleluja! Dzięki Ci, Jezu. Połóż swoją rękę na swoim sercu i powiedz ze mną, Panie Jezu, dziękuję Ci, że Ty jesteś miłosierny i współczujący. I Ty mieszkasz we mnie. Jesteś taki sam dla ludzi wokół, dziś przeze mnie. Współczujący, miłosierny i leczący wszystkich. Uwalniający chore zmysły. Mocą Twojego Ducha. Mocą Twojego Słowa. Przez moje ręce i przez moje usta. Oto ja, Panie, użyj mnie. Niech Twoje miłosierdzie i współczucie coraz częściej płynie przeze mnie. I ucz mnie rozpoznawać, że kiedy ja współczuję, kiedy ja miłuję, to Ty współczujesz i Ty miłujesz, a wtedy leczysz, uwalniasz i uzdrawiasz. Halleluja. Podnieś swoje ręce i dziękuj Bogu. Dziękuj za służbę Jego Ducha w Twoim życiu, za Ducha Świętego w Twoim życiu. Za zdrowe ciało Twoje, zdrowy umysł. Jak mówię zawsze, wąż zawsze jest w środku mokry, chociaż wody nie zatrzymuje, więc nie musisz martwić się, że Tobie zabraknie. On płynąc przez Ciebie zawsze zostawi Tobie to, co potrzebujesz, czy zdrowie, czy wolność. On to już czynił, największy cud nowego narodzenia się wydarzył, więc jakżeby z Nim wszystkie inne, mniejsze rzeczy nie miał darować. Panie, my dziękujemy Tobie.
My Tobie oddajemy cześć. Halleluja, 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 halleluja. Dzięki Ci jest. Dzięki Ci jest. Halleluja. Ja, Adrian, o tym wiem naturalnie, bo rozmawialiśmy, ale to jest to, co modliłem się i widzę, że mam powiedzieć Tobie. A wiem, że jesteś tym, który czci Boga dziesięcinami. Wiem, bo widzę, bo wpływają na konta. Więc trzymaj się Boga za słowo. On powiedział, że zgromi pożeracza i zabroni mu pożerać Twoje plony. Dokładnie język grecki mówi, zabronię pożeraczowi zjadać Twoje ziarno. Bóg to zrobi. On w tej sprawie działa w imieniu Jezusa. Mów do tej sytuacji, mów. Pożeracz, jesteś związany, mojego ziarna nie będziesz pożerał. Bóg współpracuje ze mną we wszystkim ku dobremu. W imieniu Jezusa dziękuję Ci, Panie, za Twoją współpracę ku dobremu. Diabeł jest związany w tej sytuacji. Nie ma mocy pożerać jakiekolwiek jego plony bądź jego ziarno. W imieniu Jezusa. Halleluja. Dzięki Ci jest. Jest tutaj ktoś, wygląda mi na to, budzisz się w środku nocy. Nagle i bez przyczyny przychodzi strach do Ciebie. Po prostu, wiesz, taki atak strachu. Zdarza się tak. Jak mówię, nie to, że myślisz dokładnie o czymś. Może myślałeś przed zaśnięciem, ale budzisz się i to jest ciężarem. To jest jakoś coś, co nie powinno być. Jeśli jesteś tą osobą, chciałbym, abyśmy połączyli się z wiarą i nałożyli na Ciebie ręce, bo to nie jest coś, co Bóg pragnie. Czy jest coś taki? Budzisz się i strach po prostu, czy strach Cię budzi? O, może w ten sposób. Halleluja. Czy jest coś taki? Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Jeśli tak to być, zgodzimy się w modlitwie i wiesz, że wiesz, miał spokojny sen. Biblia mówi, Bóg umiłowanemu daje spokojny sen. Bądź wygląda mi na to, że przynajmniej w ostatnim czasie pojawiły się jakieś symptomy i miałeś myśl, nawet powiedziałeś, czy pomyślałeś, o Boże, czy to jest astmowe sprawy? Czy to jest coś z astmą związane? Jeśli to, co mówię, coś przypomina Ci, czy komunikuje, to również wyjdź. Okej? Okay. Halleluja. Dobrze, kochanie. Nałóż ręce, proszę. W imieniu Jezusa, mimo tych symptomów, kłamliwych symptomów w tym ciele, diable, masz prawa tego ciała, wskazujemy wszelkie symptomy, powód i duszności, czy czegokolwiek, ustąpiły. W imieniu Jezusa mówimy, bądź wolna. Bądź wolna. W imieniu Pana Jezusa. Amen, amen. Halleluja. I kiedy ludzie przychodzą po nabożeństwie, mówią, to ja byłem pastorze, chcemy modlić się o to i możemy się modlić. Jednak wiecie, nieraz jest tak, że po prostu Bóg coś pokazuje na ten moment, jest ku temu namaszczenie, warto skorzystać. To nie znaczy, że wierzący nie będą kładli ręce na chorych i ci nie wyzdrowieją wszędzie, gdziekolwiek, w jakichkolwiek warunkach. Jednak oczywiście człowiek może się mylić, jednak jeśli się nie myli, a Duch Święty naprawdę to pokazuje, to jeśli korzystasz z tego i nie boisz się, to jest nie po to, żeby zastraszyć, nie ośmieszyć. Jest to pomoc z nieba, ekstra coś, oprócz Twojej wiary, przez którą sprawiedliwy żyć będzie, by po prostu usłużyć Tobie. Bo to jest Kościół. Bóg służy w Kościele, Bóg buduje Kościół, jeśli trzeba, również go leczy. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Halleluja. Rozejdźmy się po tej sali. Podejdź do kogoś, myślę, że wszyscy się znamy, ale przywitaj się, podaj mu rękę, uśmiechnij, powiedz, witaj w Kościele, dobrze Cię widzieć, że dziś jesteś między nami. Witajcie, którzy dotarliście. Halleluja. Włączone miałeś. Dzień dobry. Będziemy zbierać dziesięciny, ofiary. Halleluja. Bóg jest dobry.
i troszeczkę słowa, żeby posilić naszą wiarę, żebyśmy nie dawali z przyzwyczajenia, albo dlatego, że jak my damy z lęku, też nie wolno dawać. Trzeba dawać w wierze, że Bóg troszczy się o nas. Amen. I w Ewangelii Łukasza Pan Jezus mówi do nas cudowne słowa w 6 rozdziale, 38 wersecie. Ja będę czytała z dwóch przekładów. Dawajcie, a otrzymacie. Cokolwiek bowiem dajecie, na pewno wam się zwróci. Teraz mówimy odnośnie finansów, ale zauważ, że to nie dotyczy tylko finansów. Amen. To jest każda dziedzina naszego życia. Dar wasz powróci nieuszczuplony, hojnie odmierzony, ubity i naddany, a wy odmierzacie skąpo lub hojnie, tak odmierzą wam. Amen. I przekład inny. Rozdawaj swoje życie, a odkryjesz, że również życie jest ci przekazywane. To jest cudowne słowo. Rozdawaj życie. Rozdajesz życie, rozdajesz siebie. Finanse to jest najmniejsza część tak naprawdę naszego życia. Ale jak jesteś wierny w tym, to nie masz problemu z innymi rzeczami. Nie tylko zaledwie życie, ale z nim bonusy i błogosławieństwo będzie przekazane. Dawanie, a nie branie jest drogą wiodącą do tego. Hojność rodzi hojność. Amen. Halleluja, cudowne słowo. Dawanie jest językiem Bożego Królestwa. Amen. Dawanie siebie. Amen. Zobacz, tak Bóg umiłował świat, że dał. Amen. To jest wzór. Dając cokolwiek w życiu innym ludziom albo Bogu, naśladujemy Go. Jesteśmy Jego naśladowcami, a przecież o to chodzi w chrześcijaństwie, tak? Abyśmy Go naśladowali, abyśmy mieli Jego naturę. I tak naprawdę prawo siania i zbierania to jest coś, co działa, czy tego chcemy, czy nie chcemy. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, tak? Alleluja. I zauważ, że zbiera się zawsze więcej niż się zasiewa, tak? Ktoś tu z rolnictwem trochę ma do czynienia, albo chociaż takim małym ogródkiem, tak? Siewasz, zasiewasz, no to jak te ziarenka marchwi wyglądają? No za niczym. A potem ta marchewka jest super, tak? Każde ziarenko jest takie malutkie, a wyrasta z niego coś konkretnego, amen? Tak samo jest w każdej dziedzinie naszego życia. W naturalnej i duchowej. Alleluja. I dzięki tak naprawdę temu prawu możemy również robić zakupy, tak? Czy to robisz w Biedronce, czy w Lidlu, bo inaczej rolnicy by nic nie zebrali i byśmy nie mieli co zjeść, gdyby to prawo nie działało. Amen. Także Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za Twoje prawo siania i zbierania, za to, że hojność rodzi hojność w naszym życiu. Dziękujemy Ci, że możemy oddawać Tobie dziesięciny i siać ofiary, że możemy rozsiewać nasze życie, że chcemy być hojni, tak jak Ty jesteś hojny. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Halleluja. Dziękuję, kochanie. Jak się wszyscy mają? Chciałbym Was więcej widzieć. Jednak ja zawsze mówię, to nie jest mój kościół. Jakbym zaczął myśleć, że to jest mój kościół, to zaczęłyby się problemy. To jest Jezusa kościół, więc każdy z Was sam przed Nim odpowiada, ja również pewnego dnia, za część, która mi jest zlecona, a każdy za swoją. Halleluja. Pozwólcie, że przez chwilę zachęcę Was do tego. Niedługo mamy Wieczerzę Pańską. Tak jak macie na tych swoich karteluszkach do czynienia dobra. Fragment mówi, niech nas nie nuży czynienie dobra, bo jeśli się nie zniechęcimy, wnet będziemy zbierać plon błogosławieństwa, dlatego mamy tylko okazję, bądźmy dobrzy dla wszystkich, a szczególnie dla braci w Chrystusie. Zachęcam Was, abyście sobie te fragmenty, które mówią o tym, co możemy czynić jedni dla drugich, w domu rozważyli. Chciałbym Was zachęcić dzisiaj dalej, mówiąc przez chwilę o tym, że w naszym życiu możemy oczekiwać z powodu prawa siania i zbierania dobrodziejstw i błogosławieństw w tym życiu, ale również i w przyszłym.
Amen. Faktycznie ja odkrywam ze słowa, że Boże Słowo mówi więcej o nagrodach w górze niż o nagrodach i błogosławieństwach na ziemi. Nawet kiedy przychodzisz do Boga i wierzysz w Niego, musisz wierzyć, że On nagradza tych, którzy Go szukają. W tym i w przyszłym życiu. Amen. I chciałem was zachęcić do tego, co Słowo mówi najczęściej, ponieważ albo o największych nagrodach i największym błogosławieństwie płynącym od Boga dla nas w tym i w przyszłym życiu, to jest do wypełnienia tego przykazania naszego jedynego. Znacie, miłuj Boga całym sercem, z całej duszy, z całej siły, całej myśli, a bliźniego swego jak siebie samego. Chciałem zachęcić was przez chwilę dalej, też w oparciu o te fragmenty, które będziecie czytali, do dwóch rzeczy. Do miłowania Boga wylewnie i służenia ludziom ofiarnie. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, miłuj Boga wylewnie i służ ludziom ofiarnie. Między innymi, kiedy się gromadzimy, do tego Paweł nas zachęca. On mówi, abyśmy pobudzali się do miłości i dobrych uczynków, wiedząc, że ten dzień się przybliża. Wiecie, tego dnia szczególnie będzie liczyło się to, te dwie rzeczy. Okej, jak wiemy, naszego Lexusa nie weźmiemy do domu, naszego domu fajnego, okej, naszego zestawu Wi-Fi, czy najlepszej komórki, smartfona ostatnio kupionego, czy bucików, czy garsonki, jak wielu z was wie, tego nie weźmiemy. Nawet jeśli Pan przyjdzie za życia na ziemi, to i tak nie weźmiemy, bo jest przemieniony w mgnieniu oka. Nie wiem, jakie odzienie będziesz miał, ale to tam nie nadaje się, okej? Okay? W tej atmosferze się rozleci. Nie przeżyje, albo mole jest jedzą, to tam moli nie ma. Ale o czym mówię? Jednak te dwie rzeczy, miłowanie Boga wylewnie i służenie ludziom ofiarnie, za te dwie rzeczy można powiedzieć, weźmiesz z sobą. W jakiś sposób weźmiesz z sobą. One będą się najbardziej liczyły. Amen. I oczywiście w tym wszystkim, co czynimy i pracujemy, i one się przeplatają, jak rozumiecie. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Gdzie moglibyśmy pójść? Są tu fragmenty gdzieś. Otwórzmy może od końca zacznijmy. Otwórzmy Łukasza 10 rozdział przez chwilę, bo nie mamy dużo czasu. Ale Łukasza 10 rozdział. Pójdźmy do podobieństw i przypowieści Jezusa, które wierzę są największą inspiracją, i Jezus często uczył i mówił w przypowieściach i podobieństwach, tak aby go łatwiej zrozumieć. W 10 rozdziale, przypomnijmy sobie, Łukasza, jest tak zwana przypowieść o synu, przypowieść o miłosiernym, mówimy Samarytanie, tak? Jezus wygłosił ją, tą historię. Choć niekoniecznie jest to przypowieść, najprawdopodobniej taka sytuacja miała miejsce, on ją użył jako przykład. Było to w kontekście, kiedy pewien człowiek przyszedł do Jezusa i pytał się, co ma czynić, żeby być zbawiony, tak? Jezus mówi mu, żeby miłował Boga całym sercem, z całej duszy, z całej siły, to jest to jedynie przykazanie, miłował Boga jak siebie samego. 28 werset mówi, rzekł mu, dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Czyli ten człowiek już o tym wiedział, ale tym, którzy słuchali, przy okazji przekazał to słowo. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest moim bliźnim? A Jezus odpowiadając do tego, rzekł. I znamy tą historię. Przeczytajmy. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. I przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan, i zobaczywszy go, poszedł mimo. Podobnie i Lewita, czy też człowiek religijny, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł pomimo. Pewien Samarytanin. Wiecie, tutaj Samarytanin jest ani nie jest Żydem, ani nie jest człowiekiem religijnym, jest z pogan wywodzącym się, bez przymierza z Bogiem. Dokładnie tacy jak my, jak Kościół. My przynajmniej nie wywodzący się z Izraela, nie mieliśmy żadnego przymierza przedtem. My myśleliśmy, że mieliśmy. Bo byliśmy w judeo-chrześcijańskiej kulturze jakoby wychowani, jednak nawet nas 10 przykazań nie obowiązywało. Ty myślisz, że obowiązywało, ale Bóg dał 10 przykazań tylko Żydom. Nie dał nikomu, nie dał ani Polakom, ani Niemcom, ani Rosjanom. Człowiek bez Chrystusa nie ma żadnych przykazań. Ty myślisz, że ma, ale Biblia mówi, tylko Żydom dał 10 przykazań, nie Amalekitom, ani Grekom. Więc myśmy nie mieli żadnego przymierza, ani żadnych przykazań. Byliśmy po prostu tubylcami z pogan i dzięki Bogu zbawił nas. Mieliśmy mnóstwo bożków. Ja wiem, że to jest obraźliwe dla Polaków, ale ja mówię, co Biblia mówi, okej? Okay? Gdybyś był Żydem, to miałeś przymierze, przynajmniej jakieś, ale jeśli byłeś tylko Polakiem, to nie miałeś żadnego człowieku. W świetle tego zbawienie wygląda o wiele piękniej. Czy możesz powiedzieć?
Jakkolwiek Samarytanin to Kościół, tak naprawdę, to Kościół. Oni nazywali Samarytan psami albo poganami. Żydzi przynajmniej tak nazywali ich. Podróżował tamtędy, jadąc do niego, ujrzał i podjechał do niego, czytamy, i ujrzał i ulitował się nad nim. Ulitował się nad nim, powiedzmy, ulitował się nad nim. To jest rolą Kościoła, dokładnie jak Jezus. Litować się nad pobitymi, ograbowanymi, poranionymi i zostawionymi na pół martwymi. Okej, duchowo przede wszystkim, chociaż nie tylko, ale spójrz dalej. Podszedł, opatrzył rany, to jest również rola Kościoła. Tak, opatrzyć rany, różne rany duchowe, fizyczne, leczyć złamane serca, zalewać je oliwą i winem. Jak wiemy, oliwo i wina w Biblii to symbol Ducha Świętego. Tak? I co, po czym czytamy, ten Samarytanin, symbol Kościoła, wsadza na bydle swoje tego człowieka. Amen. Czyli coś go kosztuje, to jest jego bydle. Coś go kosztuje, żeby tego człowieka, coś poświęca. Tak? Miłuj Boga wylewnie, służ ludziom ofiarnie. Coś go kosztuje to. Powiedz mu, coś go kosztuje. Do końca życie z Bogiem nie kosztuje, ono opłaca się. Bo to, co zyskujesz w zamian, jest to o wiele więcej niż to, co wydasz. Amen. Największy dar, który miał, przecież dał nam. Po czym sadza go na swoje bydle, zawozi do gospody. Gospoda to Kościół. Samarytanin to wierzący, gospoda to Kościół, kiedy się gromadzimy, i tam opiekuje się nim. Jak wielu z was wie, Bóg nie tyle chodzi o to, żeby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, ale On mówi, moją wolą jest, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Amen. On nie tyle chce, żeby iść i głosić Ewangelię, ale idźcie, głoście, czyniąc uczniami wszystkie. Więc Bożym zamiarem jest, żeby ludzi ostatecznie do gospody sprowadzić. Tam jest miejsce, żeby też opiekować się nimi. Halleluja, jeśli trzeba użyć oleju, oliwy, czy damy tutaj wina, jak wiecie, wino czy alkohol odkaża, więc Bóg leczy, Bóg uzdrawia, Bóg uwalnia w swojej gospodzie. Czyni to przez Samarytan, czyni to przez chrześcijan, przez miłosiernych chrześcijan. Jednak ten człowiek, czytamy, tak, co abyś zobaczył teraz, wiemy, że Pan Jezus jest między nami, więc tutaj troszkę rola się odwraca i my zostajemy w tej gospodzie, jesteśmy opiekunami, my zajmujemy się tym, którego sprowadził on do tej gospody, i odjeżdżając dobywa dwa denary, powiedzmy dwa denary. Denar to wynagrodzenie za dzień pracy robotnika. Daje gospodarzowi, daje denary kościołowi i mówi tak: Kościele, opiekuj się tymi ludźmi, opiekuj się nim, tak? Nowe Przymierze mówi, daje mu dwa denary na dwa dni z góry. I mówi, opiekuj się nim, a kiedy ja wrócę do tej powrotnej, oddam ci. Biblia mówi, jeden dzień u Pana jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Jezus mówi do Kościoła, opiekuj się nimi, cokolwiek możesz, służ im, czyń, daję ci na to dwa dni, 2000 lat, dwa denary, ja po 2000 lat wrócę i cokolwiek, co zrobiłeś więcej, ja odpłacę tobie, ja oddam tobie, ja na pewno wrócę, opiekuj się nim, zostawiam go pod twoją opiekę. I tak pamiętaj, ja wrócę. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Który z tych trzech zdaniem twoim był bliźnim twoim, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł, ten, który się ulitował nad nim. I rzekł mu Jezus, idź i ty czyń podobnie. Spójrz na kogoś z boku i powiedz, miłuj Boga wylewnie, służ ludziom ofiarnie. Otóż ze mną Mateusza 24. Są nagrody za miłowanie Kościoła, za miłowanie Jego synów, Jego córki, Jego dzieci, bo to jest Jego Kościół, pamiętajmy. Za miłowanie świata również, oczywiście. Tak Bóg umiłował świat, ale kiedy stają się częścią Kościoła, hej, to już Jego synowie, Jego córki, to Jego dzieci. Cokolwiek uczynisz temu jednemu najmniejszemu z nich, mnie uczyni liście. Ktokolwiek poda kubek zimnej wody temu najmniejszemu z braci moich, czytamy, nie ominie go jego nagroda. W tym i w przyszłym życiu, pamiętajmy o tym. Mateusza 24 rozdział. Jezus w 23, 4, 5 mówi wiele o dniach ostatnich. Faktycznie, tak jak wspominałem wam, 8 razy więcej Biblia mówi o powtórnym przyjściu Jezusa niż pierwszym przyjściu. Zazwyczaj dzisiaj w kościołach słyszy się tylko o tym, jak być zdrowszym, bogatszym, szczęśliwszym. Znaczy mówiąc o życiu teraźniejszym, zazwyczaj się głosi. Podczas kiedy Biblia 8 razy więcej mówi o przyszłym niż teraźniejszym.
wiele rzeczy często jest przestarowanych, ponieważ żyjemy w takim życiu bardzo namacalnym, więc koncentrujemy się na teraźniejszości, zapominając o tym, że to jest tylko 70, może 80 lat, pomyśl o tym. A sama myśl, że na przykład będzie dzień, w którym 1000 lat będę żył na ziemi. Nam ciężko jest wyrazić, może w ten sposób, ktoś ma 18 lat i może sobie ciężko wyobrazić, jak to będzie, kiedy będę miał 80. A wyobraź sobie, jak to będzie, kiedy będziesz miał 1000 lat i nigdy się nie zestarzejesz. Więc nasz umysł jest, wiecie, jak takie coś w środku, tak odbija się tylko, kiedy myśli o wieczności. A kiedy mówisz o wieczności, a nawet nie tysiącletnim królestwie panowania na nowej ziemi, a mówisz o wieczności, to już w ogóle nasz umysł gdzieś po prostu, no, nie możemy tego ogarnąć, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do sekund, minut, godzin, dni, lat, pór i potem koniec. Jednak Bóg myśli w inny sposób, a człowiek również jest taki jak Bóg. Jest wieczny, nie umiera. Amen. Więc Jezus, mówiąc o dniach ostatnich i czasach ostatecznych, mówi o tej Ewangelii, która będzie głoszona w 24 rozdziale, w wersie 14, po całym królestwie i wtedy nadejdzie koniec o rzeczach, które będą się wydarzały przed tym Jego powrotem, przed pochwyceniem również Kościoła, przed czasem również, którym stanie i nagrodzi nas, dojdziemy do tego za chwilę, ale może spójrzmy rozdział 24 od wersetu, może aż zacznijmy 32. Jezus mówi: od drzewa figowego uczcie się podobieństwa. Wiecie, drzewo figowe w całym słowie to Izrael. Gdziekolwiek spojrzysz, to Izrael. Czytamy, Jezus mówi o znakach dni ostatnich, znakach Jego przyjścia, tak? On mówi: gdy gałąź Jego już mięknie, wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy to ujrzycie, co? Że gałąź mięknie i wypuszcza liście, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Amen. Wiecie, państwo Izraela nie istniało przez setki lat. Od czasu najazdu na nie obcych wojsk i zniszczenia Jerozolimy, bodajże w 70 roku po Chrystusie, nie istniało. Kto wie, kiedy państwo Izrael zakwitło? 48, 17 maja bodajże, więc to było naprawdę niedawno. Ono zakwitło i zaistniało, wypuściło liście i stało się państwem istniejącym na mapie. Żydzi myśleli, uczniowie Jezusa, że to stanie się za ich dni, kiedy odbuduje im państwo Jego. I oni myśleli naturalnie, jak wiecie, tak? Że wygoni Rzymian i ich państwo odzyska. Ale stało się to 2000 lat później i od tego momentu, dokładnie to był, tak? 17 bodajże, czy 14 maj, przepraszam, 48 roku. Od tego momentu, kiedy spojrzysz na świat, niewidzialną ręką Żydzi z całego świata, tuż po wojnie, II wojnie światowej, zostali prowadzeni do swojego narodu. Zjeżdżali się, wyjeżdżali również z Polski ci, którzy przeżyli Holokaust. Z wszystkich innych miejsc wyjeżdżali i wracali do Jerozolimy niewidzialną ręką pędzeni. Jak wielu z was wie, że Jezus przychodząc w sposób widzialny, bo przyjdzie, nie mówię o pochwyceniu Kościoła, bo ono będzie przed Jego przyjściem, ale kiedy Jezus przyjdzie z powrotem na ziemię, to postawi swoje stopy na górze jakiej? Oliwnej. I czytamy, będzie to cały świat widział. Widzisz, kiedy on to mówił 2000 lat temu, było to niedorzeczne. Jednak dzisiaj, mając satelitę i telewizję, możesz to w komórce zobaczyć. Obyś nie mógł zobaczyć, bo jeśli zobaczysz, to znaczy, że nie byłeś pochwyconym. Jednak jeśli zobaczysz, to będziesz wiedział, że zostałeś i oglądasz przyjście Jezusa w komórce. Biblia mówi, że tak, uczniowie widzieli Go odchodzącego, anioł powiedział, tak jak Go widzicie fizycznie oczami odchodzącego, wbrew prawu grawitacji, tak stąpi wbrew prawom grawitacji i postawi stopy swojej na Górze Oliwnej. Wszystkie kamery, główne telewizje, CNN, BBC zarejestrują Jego przyjście. Kościoła już na ziemi nie będzie. Obcy Go porwali, powiedzą scjentolodzy i inni, ale ujrzą, jak Jezus stawia swoje stopy. Science fiction, Gwiezdne Wojny, część 8. Dobrze. Tak przynajmniej niektórzy patrzą na mnie dzisiaj. Ale powiem wam, większość tak patrzy w kościołach, kiedy mówisz o czasach ostatecznych, ludzie mają pojęcia. Żyją tak, jakby żyli na wieki. Oby się nie zdziwili. Ale tak, taki czas jest, tak, że ludzie nie myślą o tym. Bo tak życie gna. Ale czytajmy dalej. Więc Jezus mówi: zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Które pokolenie? No, Jezus mówi: to pokolenie, które ujrzy, jak gałąź mięknie wypuszcza liście, które ujrzy powstanie Izraela, te pokolenie, które ujrzy to na swoje oczy, nie przeminie,
Aż to wszystko, o czym uczy w dniach ostatecznych, pochwyceniu Kościoła, przyjściu powtórnym Jezusa, aż się to stanie. I oczywiście my nie znamy dnia i godziny. Jednak Jezus powiedział, pory roku możemy rozpoznawać. Ten dzień wcale nie musi nas zaskoczyć, choćby z tego powodu, że my wiemy i znamy proroctwa. Więc powiesz, ile pokolenie trwa? No nie wiem, ile trwa dokładnie. Możesz wziąć, jeśli weźmiesz słowa Jezusa, słowa Boga do Izraela po potopie, gdzie powiedział, pokolenie, życie człowieka by trwało nie więcej niż 120 lat, to jeśli dodasz 120 do 1948 roku, to wyjdzie ci 2068. Ale jeśli weźmiesz słowa już psalmów, gdzie Bóg mówi, życie nasze trwa lat 70, a gdy sił starcza 80 i dodasz do roku 1948, kiedy wypuszcza Izrael swoje liście, okay, to wychodzi ci w zależności, jeśli 70 dodasz, wychodzi ci 2018, jeśli 80 lat dodasz, wychodzi ci 2028. Więc jeśli ja nie doczekam tych dni przyjścia Jezusa, pochwycenia najpierw Kościoła, to zdziwię się bardzo, jeśli moje dzieci ich nie doczekają. Halleluja. No właśnie, albo amen, albo ojej, amen. Dalej mówię, nieba i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Więc mówię, a o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie. Spójrz, dniu i godzinie nie wiemy, dnia i godziny nie znamy. Pory roku, Jezus powiedział, powinniście rozpoznawać, więc przynajmniej mamy jakieś wytyczne, okej? Okay? Nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. I potem Jezus mówi, ale bowiem jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. O czym on mówi? Kiedy czytasz Biblię, to widzisz, że Arka Noego, czytamy, Arka jest symbolem chrztu albo symbolem ocalenia naszego wybawienia. Tam było siedem dusz. Siedem dusz, okej? Okay, które ocalały. Potop przyszedł, który jest symbolem dni ucisku na ziemi, siedmioletniego ucisku, tak, gdzie wielu ludzi będzie ginęło na tej ziemi, będzie wiele nieszczęścia, wiele tragedii, wiele, no, Światłość będzie usunięta z ziemi, sól ziemi będzie usunięta, którą jest Kościół, Biblia mówi. Jednak co się stało, zanim przyszedł potop? To jest symbolika i to jest obraz. Najpierw czytamy, że Noe z rodziną budował 100 lat arkę. 100 lat. Nie wiedział, kiedy spadnie deszcz, bo nigdy nie widział deszczu. Deszcz wtedy nie padał. Czytamy, że woda unosiła się, wychodziła z głębin, tak? I zraszała ziemię od dołu, z góry nigdy nie spadła, więc budował coś, czego nigdy nie widział. Myśmy nie widzieli pochwycenia Kościoła. Nie wiemy, kiedy przyjdzie. Jezus mówi, przyjdę po was, idę do góry, przygotuję miejsce, mieszkanie, a kiedy przygotuję je, przyjdę, wezmę was do góry. Myśmy nie widzieli powrotu Jezusa, uczniowie widzieli, jak odchodził. Jezus zapowiedział, że przyjdę tak, jak odeszłem. Myśmy nie widzieli tego, oni widzieli, więc Noe nie widział deszczu. Nowe, gdybyś mu powiedział, potop przychodzi, to byś powiedział mu tak, jakbyś to powiedział, Marsjanie nadlecą. Nie wiesz, jak Marsjanie wyglądają, nie wiesz, gdzie mieszkają, nawet nie wiesz, czy istnieją. On jednak wiernie 100 lat budował arkę, nawet kiedy naśmiewali się, szydzili i mówili, że zwariował. To jest symbol Kościoła. Kościół istnieje od dawien dawna. Nawet wierzący w Kościele, Piotr mówi, będą mówili w dniach ostatnich, gdzie jest przyobiecane przyjście Jego. Wszystko żyje i trwa, jak jest. Gdzie to jest? Kiedy to się stanie? Czy w ogóle się kiedyś stanie? Amen. Więc jakkolwiek, zanim przyszedł potop, co byś zobaczył, że Noe, który budował i nie wiedział dnia i godziny, nie wiedział kiedy, jednak wiedział, że ma budować, budował z rodziną, ci, którzy mu uwierzyli, budowali z nim. I przyszedł moment, kiedy nagle w jakiś sposób nadprzyrodzony zwierzęta odczuły, że czas się zbliża, trzeba zlatywać się z wszystkich stron, bez żadnych GPS-ów, komunikacji, wiecie, żadnego nadzoru, one same zaczęły schodzić się z wszystkich stron, z różnych ras płci i Noe z rodziną zaczął odczuwać, że to jest ten czas, bo zwierzęta się schodzą i Bóg mówi w końcu, zamknij drzwi, jednak ostatecznie powiedział, on sam zamknął za nim drzwi i dokładnie jest to nic innego jak pochwycenie Kościoła. Arka idzie w górę pod naporem wody, a wszystko zostaje pod spodem
ci, którzy są w arce, są bezpieczni i wyniesieni. Tak będzie za dni Noego. Drzwi zamknięte, Kościół idzie w górę i ci, którzy są w arce, razem z nim, resztę zalewa woda. Niedosłownie będzie potop, jest to symbol tego, że jedni będą nad tym, pójdą w górę, inni zostaną na dole, ci, którzy zostaną na dole, nawet nie spodziewali się, że takie coś przyjdzie. Czy możesz to widzieć? I wtedy Jezus mówi, dwie mleć będą w żarnach. To nie jest inna historia, to jest arka, to jest pochwycenie, to jest dni ostatnie. Czyli dwie będą mleć w żarnach, jedna będzie wzięta, brum, a druga zostawiona. Arka po prostu wejdzie do niej, uniesie ją i odejdzie. Druga zostawiona. Tak, czytamy dalej. Dwóch, 40 werset miał być, tak? Dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty nagle, drugi pozostawiony. To słowo wzięty znaczy nagle, czytamy w mgnieniu oka. Więc gości dwóch pracuje i mówią o ostatnim filmie. Hej, oglądałeś co tam leci? M jak miłość, odcinek 1365, fajnie było, a słyszałeś, że... No co słyszałem? Robocze, strój, haczka. Dokładnie tak. Okej? Okay? Czyli żenili się, pili, jedli, za mąż wychodzili, życie jak codziennie i nagle plum, nie ma ludzi. Po prostu znikają na całej ziemi. Biblia o tym mówi. Dwie mleć będą, jeden w żarnach, jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia, nie znamy dnia, jednak porę widziałeś, porę i czas Noe wyczuł zwierzęta. Jeśli zwierzęta wyczuły porę na Boga, synowie i córki mogą wyczuć porę. Mogą wyczuć porę. To nie znaczy, że wszystkie wyczują, ale mogą. Czytajmy dalej. A na to zważcie, że gdyby gospodarz, w tym przypadku Kościół, jak zobaczymy za chwilę, wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby, nie pozwoliłby podkopać domu swego, dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I potem Jezus mówi, kto więc, kontynuuje, tak? Kto więc, wrzućmy nagłówki i rozdziały, bo tego nie ma w Biblii. To jest jedno kazanie na różne obrazy przedstawione, więc to nie są różne tematy i różne podobieństwa, jest to jeden temat, wyrażony na różne sposoby, więc mówi, kto więc kontynuuje, kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym? Inaczej mówiąc, kto jest tym w arce? Kto jest tym pochwyconym ponad wodę? Kto jest tym gotowym? Kto jest tym, który rozpoznaje rozkwitnięcie drzewa oliwnego? Kto jest tym, który jest gotowy? Kto jest tym, który uda się w pierwszym locie? Kto jest tym wiernym i roztropnym sługą, którego Pan postanowił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm we właściwej porze. Widzisz, kiedy Jezus mówił te słowa, jedyny sługa, który istniał na ziemi, to był Izrael. Kiedy dzisiaj czytasz te słowa, jedynym ludem Bożym, który jest na ziemi, to jest Kościół składający się z nowonarodzonych Żydów, jak i Greków. To jest dzisiaj jego wierny i roztropny sługa, którego Bóg postanowił nad czeladzią, bo tak umiał Bóg świat, że dał, aby dawał pokarm. Pokarmem jest Boże Słowo, Paweł powiedział. Idźcie na cały świat i głoście. Kto jest tym Kościołem, tym wierzącym, któremu Bóg dał odpowiedzialność i pozostawił na ziemi nad swoją czeladzią, by budował jego królestwo, jego owczarnię, dając im pokarm, słowo we właściwym czasie, które daje wiarę, bo jak mają uwierzyć, skoro nie słyszeli. Przytrzymaj sobie palcem, spójrz na tego na roztropnego sługę. Daniel, który był prorokiem, mówi również nam o roztropnym słudze. Daje nam więcej zrozumienia. Daniela, rozdział 12, to jest ostatni rozdział księgi Daniela. Króciutka księga. Spójrzmy na roztropnego sługę, aby wiedzieć, o kim mówi. Daniela 12, 961 strona, jeśli ktoś szuka. Daniela 12, werset 3. Spójrz, o roztropnych mówi również i w jakim kontekście. Daniela 12, 3. Trzymaj palcem Mateusza, bo wrócimy. Daniela 12, 3. Lecz roztropni. Jaśnieć będą, on mówi o przyszłości, jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy
na wieki wiesz. On tu mówi o nagrodach już, on tu mówi o przyszłości, on mówi o miejscu przy boku króla, on mówi o nowym niebie, nowej ziemi w tej księdze. Więc roztropni, wracając do Mateusza 24-45, to są ci, którzy wiodą innych do sprawiedliwości, to są ci, którzy są wierni w domu pańskim, to są ci, którzy miłują Kościół. Można było wiele rzeczy mówić. Wierny sługa i roztropny to jest ten, którego Pan pozostawił na ziemi nad czeladzią swoją. Tak? Miłował Boga wylewnie i służył ludziom ofiarnie, aby dawał im pokarm w właściwym czasie. I spójrz dalej. Szczęśliwy ów sługa, szczęśliwy, którego Pan jego, czy jest, to jest ktoś, na kogo on czeka, na Pana swego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go, tego roztropnego sługę, wiernego, przynajmniej ten Kościół, o którym tutaj mówi, spójrz, nad całym swoim mieniem. Jak wielu z was wie, że Pan, który nadchodzi tutaj, to jest Jezus, tak? To jest cały kontekst, to nie jest jakiś Pan wymyślony sobie, władasz. To jest Jezus wszędzie. To są przypowieści o Nim i podobieństwa. Więc pomyśl, ja nie wiem dokładnie, co to znaczy, ale i nie wiem, jakie Pan ma mienie. Nie sprawdzałem w Forbesie ostatnio, na którym miejscu jest milionerów, nasz Pan, ale spodziewam się, że wciąż na pierwszym. Więc jeśli wierzący z Kościoła, nie wiem czy całego, czytajmy dalej, będą i tacy, którzy będą nad całym jego mieniem, czy możesz sobie wyobrazić? Bóg ma mienie. Ma na pewno duże. A będą wierzący ci, czytamy roztropni, wierni, których Bóg postawi nie nad częścią swojego mienia, nie nad większością, ale powierzy mu, powierzy im i postawi ich nad całym swoim mieniem. Czy może sobie to wyobrazić? Ja nie mogę, ale tak powiedział Jezus. Alleluja. Powiem ci, przyszłość wiernych i roztropnych jest wspaniała. Więc dlatego niektórzy tutaj będą ostatnimi, a tam będą... Czy dasz rozumieć, co to znaczy? Wtedy, Jezus powiedział, wtedy dopiero pierwsi będą ostatnimi, a ostatni... Czyli tu może byli spłukani, albo żyli po prostu zwykłym szaraczkim życiem. Byli szaraczkami na ziemi. Gdyby się nie zdążyli wybić, dorobić, po trupach wejść na szczyty władzy i zwycięstwa, ale tam będą pierwszymi. Czy możesz powiedzieć amen? A niektórzy może na ziemi doszli po trupach na szczebli zwycięstwa, podeptali pod sobą rzesze ludzi, aby zdobyć swoje, ale tam będą tam będą tylko wierzący, więc ja mówię o wierzących, ja nie mówię o niewierzących. Tam nie ma piekła, tam jest tylko wierzący i zbawieni, więc najwyraźniej nie wszyscy będą mieli to samo i tyle samo w górze. Jednak czytajmy dalej. Jeśli zaś wy usługa rzekł w sercu swoim, hej, to nie jest grzesznik ani Żyd tutaj, to jest, spójrz, mój Pan, niech powie mój Pan. Więc to są chrześcijanie. Mój Pan zwleka swoim przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A grecki język mówi, rozdwoi go i udział jego z obłudnikami położy. Powiesz, co to znaczy? Ja nie wiem. A nie wiem, czy Jezus mówi po prostu, minie się z pochwyceniem i nie zauważy momentu, kiedy arka się zamyka i odejdzie stąd w właściwym czasie, czy raczej mówi, zostanie na ziemi i nie będzie pochwycony, bo nie był gotowy i przejdzie przez te wszystkie straszliwe rzeczy, które będą działy się na ziemi. Nie wiem. Jeśli chodzi o mnie, na swojej skórze nie chcę się dowiadywać, jak naprawdę jest. Jeśli chodzi o mnie, nie chcę spóźnić się na lot i jechać pierwszym, lepszym, czy to jest Reynard, czy to jest cokolwiek, to będzie leciało w górę, ja na to się nie chcę spóźnić. Być na czas na odprawę i mieć ważny paszport. Nieprzedawniony, czy możesz powiedzieć amen? A my wiemy z Biblii, z objawienia, że kiedy Kościół będzie zabrany i nastanie 7 lat ucisku, pierwsze 4-3 mniejszego, kolejne okropnego, wciąż Duch Święty będzie na ziemi, jak i diabeł, i wciąż ludzie będą zbawiani, się nawracali, wracali do Boga. Czytamy, że będą wychodzili z wielkiego ucisku i prali swoje szaty w krwi baranka, o tym mówi objawienie. Czytamy, że niektórzy będą płacili za śmiercią za to, że się stają wierzącymi. Tak, że człowiek, jeśli się określi, że będzie wierzącym,
nie przyjmie znamia bestii, nie będzie mógł kupywać, sprzedawać, nie będzie, będzie okropnej sytuacji. Niektórzy będą mówili, chcę się nowo narodzić i od razu po tym będą ścinani, czy zabijani, czy odchodzili będą jako męczennicy. Biblia o tym mówi. Więc wciąż Kościół na ziemi będzie jakiś i będzie mógł działać, jednak będzie to ciężko. Okej? Ponieważ Kościół ten, który zawsze Bóg chciał, będzie pochwycony. Więc nie wiem, czy oni są tymi, którzy zostali, czy są tymi, którzy odeszli na amen. Ja nie mam pojęcia i chcę ci powiedzieć ostatecznie na swojej skórze. Nie chcę się przekonać. Czy możesz powiedzieć amen? 25 rozdział mówi, czy jesteś tutaj jeszcze? Może jeszcze spójrzmy na to. Wtedy, to jest kolejna historia, ale podobieństwo, będzie podobne Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. I definitywnie 10 panien czeka na oblubieńca, są pannami, tak? Co wiemy, Biblia mówi, panna to oblubienica, albo panna to Kościół. Paweł powiedział, jeśli chce zapisać sobie w 2 Koryntian 11, 2, 3, takie słowa, a zaręczyłem was bowiem z jednym mężem, bo Chrystusie, aby stawić dziewicę, dosłownie pannę czystą. I potem mówi, obawiam się bowiem, jak wąż swoją chytrością kiedyś zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego, całkowitego oddania się Chrystusowi. Więc nie wiem, czy te 5 głupich panien to były te, które zdążyły szczerze się odwrócić od Chrystusa i diabeł je zwiódł, a te 5 mądrych były tymi, które wytrzymały do końca i czekały na oblubieńca. No, wszystko to wskazuje. Jednak dalej, kiedy czytasz tą historię, czytamy, że 5 z nich było głupich, a 5 z nich było mądrych. Tak? No, Biblia Gdańska mówi, że 5 z nich było ociążałych. Ociążałych. Tak? Kiedy czytasz na przykład Łukasza, myślę, to jest 21 rozdział. Nie, ja tylko spojrzę, żebym przeczytał wam. Okej, kiedy patrzysz Łukasza 21 i werset 34, 35, 36, wiesz, że Jezus tutaj również kieruje słowa do panien głupich, jak i mądrych, albo ociążałych, jak i gotowych. I mówi w ten sposób do uczniów, do kościoła, mówi tak, Łukasza 21, 34, baczcie na siebie, nie na kogoś, nie na sąsiada, ale na siebie, nie na żonę męża, ale na siebie, spójrz, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa, opilstwa, troski, ubyt, aby ów dzień, mówiąc jego powrotu, a najpierw pochwycenia kościoła, was nie zaskoczył, niby sidło przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I potem mówi, czuwajcie więc, módlcie się cały czas, abyście mogli ujść. Noe uszedł. Kościół ma ujść. Przed czym? Przed tym wszystkim, co nastanie i stanąć przed Synem Człowieczym. Więc jaki byłby sens mówić Kościołowi, pannom, tutaj uczniom, żeby byli czujni, aby mogli ujść przed czymś, jeśli z Bożym założeniem jest, czy jest to coś nieodwołalne, że wszyscy czy czuwają, czy nie, czy są gotowi, czy nie. I tak uciekną i ujdą przed Nim. Dla mnie ten sens jest niejasny. Jeśli tak wiele razy mówi o tym, to znaczy, że jest ewentualność, że część Kościoła nie ujdzie przed tym, po prostu zostanie tutaj, a część zabierze się jak Noe w pierwszym locie. Jeśli masz wątpliwości, spójrz, co Jezus powiedział do jednego z kościołów w objawieniu. Nie miałem tam iść, ale skoro już każecie mi, to pójdę. Spójrzcie, objawienie Jana 3. Jezus mówi do kościoła w Filadelfii. To jest jedyny z kościołów, który tak naprawdę, do którego Jezus nie miał żadnego zarzutu. Kościół w Filadelfii. Jeden z 7 tylko. Do jednego z 7 nie miał żadnych zarzutów. Pozostałych 6 miał coś im za złe. Gdzieś tam musieli upamiętać się, czy pokutować. Jakkolwiek, tak ciekawa myśl, ale ten, do którego nie miał zarzutu, mi wygląda na pannę mądrą i gotową, na sługę wiernego i roztropnego. Jezus mówi do tego kościoła w ten sposób. Mówi w 8 wersecie, objawienie 3:8, znam uczynki twoje, oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie można zamknąć, bo chociaż masz niewielką moc, jednak zachowałeś moje słowo, nie zaparłeś się mojego imienia i tak dalej.
I 10 werset mówi do niego: ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja, spójrz, zachowałem cię w godzinie próby albo doświadczenia, jakie przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi, przeto przyjdę rychło, trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej, zwycięzcy uczynię filarem świątyni mojej. Wróć do Mateusza 25. Więc wygląda mi na to, że jest to schemat, który się pojawia. Nawet jeśli Pan pochwyci swój kościół, wcale to nie oznacza, że pochwyci każdy lokalny kościół, każdą wierzącą osobę z każdej denominacji, w każdym miejscu. Najwyraźniej są pewne warunki, które Pan stawia, aby ludzie byli wierzący, gotowi. To nie znaczy, że nie będą zbawieni. Są dwie różne rzeczy w Biblii. Pierwsza, pochwycenie, a drugie, zbawienie. Są kompletnie dwie różne rzeczy. Okay? Zbawienie jest cały kościół. Jednak czytasz Biblię, niekoniecznie cały jest pochwycany i unoszony w arce, zanim dzień ucisku nie przyjdzie na ziemię. Okay? Bo jeśli by tak było, to skąd ci wszyscy wierzący, którzy zostają na czas ucisku i przypłacają życiem i odchodzą, czytamy, jako męczennicy, skąd oni się biorą? Ktoś musiał im zwiastować, ktoś musiał im głosić. Czy możesz powiedzieć amen? Ktoś, to najwyraźniej został tutaj, nie odleciał, spóźnił się na odprawę, okay? Albo miał paszport nieważny. Bądź nie miał oliwy w lampie, choć na początku miał lampę z oliwą. Czytajmy dalej. Spójrz ze mną Mateusza 25. Czytamy, że głupie, werset 3, Mateusza 25:6, albo te obciążałe, tak? Czytamy, że zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Jednak jak później zobaczymy, tam była oliwa jednak niewystarczająco, bo one świeciły, ale potem zgasły. Czytajmy dalej. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Czyli wszystkie czekają na Jezusa, wszystkie czekają na pochwycenie, wszystkie czekają na udanie się do swojego wiecznego domu w niebie. Wnet o północy powstał krzyk, oto oblubieniec wyjdzie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Wiecie, lampa jest nic innego jak symbolem zbawienia, tak? Niech światłość wasza świeci. Czytamy, kto chodzi w światłości, jak on sam jest w światłości. Rozumiecie, o czym mówię? Lampa jest symbolem światła. Ja jestem światłością świata, wy jesteście światłością, więc jest to symbol oświecenia, symbol nowego życia, symbol Boga w człowieku, symbol zbawienia. One wszyscy, wszystkie mają lampy. Czytamy dalej. Głupie zaś rzekły do mądrych: użyćcie nam trochę oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Oliwa jest tym, co napędza tą lampę. Jest to symbol Ducha Świętego, Bożego namaszczenia, Bożej obecności. O mój, dajcie nam tego, bo nam gaśnie, a przychodzi nasz Pan. Na to odpowiedziały mądre: o nie, gdyż mogłoby nam nie starczyć, nam i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Inaczej mówiąc, jest możliwość, jest szansa i one odchodzą, a gdy odeszły kupywać, nadchodzi oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Bóg zamknął drzwi arki. Tak będzie w dniach Noego. Bóg zamknie drzwi, arka uniesie się wyżej, pochwycenie kościoła, co jest niżej, zalane jest wodą, symbol ucisku i prześladowania na ziemi. Wtedy i fałszywy prorok, i bestia, i wszyscy ci inni opisani w objawienia mają się, i antychryst objawić na tej ziemi, kiedy kościoła nie będzie. Aby zobaczył, że sam Pan zamknął drzwi, symbol kościoła, pochwycenia. I później nadeszły i pozostałe Panu, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. I teraz znowu, czy te lampy, czy ci te panny to są te, które straciły zbawienie i odeszły od Boga, czy to są po prostu te, które zostały na ziemi, nie były pochwycone, nie były gotowe? Ja nie wiem i na swojej skórze nie chcę się przekonać. A ty? Wiem na pewno, że ludzie po odejściu Kościoła będą wciąż mogli wołać, nawracać się, przyjmować chrzest, wołać do Boga, jednak będzie to czas o wiele trudniejszy niż czas, w którym my żyjemy, czas Kościoła, czas łaski. My żyjemy w takim srebrnym czasie pomiędzy Kościołem, a czasem ucisku, albo czasem pochwycenia. To jest ten srebrny wycinek czasu, w którym Kościół jest jeszcze na ziemi, ucisku jeszcze nie ma, arka jest wciąż budowana i już kończy się jej budowanie. Ludzie żyją tak, jakby w ogóle nie miało być żadnego potopu i nie ma nikt pojęcia, że Jezus nadchodzi. I w tym srebrnym czasie nagle ci, którzy są gotowi, będą mieli wieczne Boże pobudzenie, by wejść do tej arki. Bóg zamknie te drzwi, uniesie swoją arkę, miliony ludzi z tej ziemi,
Okay? Czy ktoś zostanie z tego kościoła niżej? Jaka duża ilość? Nie wiem, ale jedno wiem. Dla tych, którzy miłują Boga wylewnie i służą ludziom ofiarnie, ci będą gotowi. Czy możesz powiedzieć amen? Wstajemy wszyscy. Czy was nastraszyłem, czy zachęciłem? To już sam ocenię, ale... A jednak Biblia mówi, że kiedy spożywamy wieczerzę pańską, mamy śmierć pańską głosić, aż przyjdzie, więc bez przyjścia Jego nie ma Ewangelii. Halleluja, bez tego, co nadchodzi, nie ma pełnej Ewangelii, więc staramy się wam ją również głosić. Stasiu, Teresa, moja żona, czy możemy prosić was? Pomyślmy dzisiaj o wieczerzy pańskiej w kontekście właśnie gotowości na spotkanie z Nim i nasze miłowanie Go wylewnie i służenie ludziom ofiarnie, ono tak naprawdę utrzymuje nasze w serca, bo to jest to, co Bóg pragnie, w miejscu, w którym nic nie musi nas zaskoczyć. Możemy być gotowi, czy to będzie w środku nocy, czy w ciągu dnia, zabrać się pierwszym lotem. To jest Boże najlepsze. Ufam, to jest Boże najlepsze dla każdego dziecka Bożego. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie za ten przywilej bycia zbawionymi z łaski przez wiarę, jednak do dobrych uczynków, do których przeznaczyłeś nas, abyśmy w nich chodzili. Panie, kiedy dzisiaj spożywamy wieczerzę pańską, to wino i chleb, niech nasze serce będzie rozbudzone, by miłować Ciebie wylewnie i służyć sobie nawzajem ofiarnie, ponieważ Ty chcesz nas nagrodzić i czynić gotowymi na spotkanie z Tobą, na cel naszej wiary. Ojcze, my dziękujemy Tobie w imieniu Jezusa. Podchodźmy proszę, przyjmujmy wino i chleb. Wróćmy potem na swoje miejsce i spożyjemy wszystko razem. Proszę, rozdzielmy się na dwie kolejki, szybciej. Weźmy proszę wino i chleb, który jest symbolem Jego ciała złamanego za nas i krwi przelanej za nas. I powiedzmy wszyscy razem, drogi Panie Jezu, ja dziękuję Tobie za Twoją wielką ofiarę, zbawienia mnie nie tylko z moich grzechów, ale również po to, abym spędził wieczność z Tobą. Zapisanie mojego imienia w Księdze Żywota. Niech ono nigdy Niech nigdy nie dam powodu, aby było kiedykolwiek wymazane. A wiem, bo Twoje słowo mówi, że może być i wymazane, jak i z powrotem zapisane w Księdze Żywota. Dziękuję Tobie, że mam Twojego Ducha, mam Twoją miłość rozlaną w moim sercu. I choć zbawienie moje jest z łaski, to nie chcę męczyć się na tej ziemi bez przyczyny. Chcę być gotowy na Boże najlepsze, być gotowy na pochwycenie, kiedykolwiek nadejdzie i chcę, abyś zastał mnie jako sługę roztropnego i wiernego, który miłuje Ciebie wylewnie, który służy innym ofiarnie i który w ten sposób ma serce gotowe, nieobciążone czymkolwiek z tej ziemi, czymkolwiek, co by moją uwagę i rozwagę zachwiało, ale oczy wpatrzone, serce gotowe, abym dalej budował moją arkę, by schronić w niej siebie i całą rodzinę moją, jak i cały Twój Kościół, na dzień, w którym zamkniesz drzwi do niej i pochwycisz mnie w górę, ponad tą ziemię i nad to, co na niej zostanie. Ja dziękuję Tobie, że nie przeznaczyłeś mnie na gniew, ale na zbawienie.
I dziękuję Tobie, że to, co przede mną, jest o wiele wspanialsze niż to, co za mną. Wielka majętność, wielkie dobro, wielkie szczęście. Ty jesteś moim szczęściem. Moim szczęściem jest być blisko Ciebie. Jest dla mnie przygotowane. Ja pragnę skorzystać i odebrać pełną zapłatę swoją, aby nikt nie wziął mojej korony, abym ja otrzymał to, za co zapłaciła Twoja krew. W pełni w ten sposób oddał Ci chwałę. Każdym moim życiem, moim słowem, moim czynem, moją myślą, wiarą zatrzymaną, biegiem dokonanym, życiem spełnionym, Twoją wolą wykonaną w moim życiu. Dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa. Amen. Spożyjmy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Jeśli spożyłeś, przyjąłeś, usiądź proszę na swoje miejsce. Dzieci mogą pomóc odnieść się na miejsce do podajników. Dziękuję bardzo. Halleluja! Ja Cię, Kościele, powinniśmy sobie przypominać o tym, gdzie zmierzamy, ponieważ jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Bardziej pożałowania godni niż grzesznicy. Bo od nich się spodziewa, że w tym życiu tylko nadzieję pokładają, więc dlatego wierzą, że są jak psy, żyją i zakopują. Większość z nich tak wierzy, nawet jeśli chodzi do kościołów, tak sondaże mówią. Większość Polaków nie wierzy w życie pozagrobowe, chociaż chodzą do kościołów. Jednak jeśli my tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, to jesteśmy ze wszystkich innych najbardziej pożałowania godni. Jednak dzięki Bogu my nie pokładamy tego w tym życiu nadziei. Amen. To życie tylko dla nas przystawka, to tylko start, to tylko przedsmak, to tylko pielgrzymka. A po pielgrzymce spoceni, wygłodniali, z obtartymi palcami, rozumiesz, marzysz tylko o jednym. O czym? Prysznic. Dobrze się najeść. Odpocząć. I tym będzie niebo dla wielu z nas. Ziemia to jedyne piekło, jakiekolwiek zaznasz. Jednak dla większości ziemia to jedyne niebo, jakiekolwiek będą mieli. Pamiętajmy o tym. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Mamy seminarium uzdrowienia za 2 tygodnie, a mamy dzisiaj okazję, by zasiać ofiarę na służbę tej pani. Doktorem jest, dostała jego z ramienia Cambridge. Jakkolwiek, najwyraźniej było za co tego doktorata dać. Jakkolwiek myślę o tym, że każdy kościół powinien, mówiąc o ofierze misyjnej, mieć tą mentalność, że może siać na 3 sposoby. Przede wszystkim może sam jechać na cały świat i posiać swoje własne życie za Ewangelię, nawet umrzeć za nią gdzieś w dżungli. I Bóg to przyjmie jako Twoje ziarno i nagrodzi. Jednak większość z nas nie jest powołana, by jechać tam, być misjonarzami w dżungli. Większość z nas jest misjonarzami w swoim własnym świecie. Więc jeśli tak nie jedziemy, możemy inny sposób wybrać, by siać Ewangelię. To modlić się na kolanach o Ewangelię, która jest głoszona. Modlić się o robotników. Amen. To jest drugi sposób. I jest trzeci. Jeśli pierwszy nie jesteś w stanie, drugi ufam, możesz. Trzeci to wysłać tych i pomóc, aby inni dotarli tam, gdzie Ty nie dotrzesz, a możesz to czynić przez również swoje pieniądze. Czy możesz powiedzieć amen? Więc czy idziesz na pierwszą linię frontu, czy zostajesz na zapleczu, czytamy, na równo się podzielą łupem, albo jeśli wolisz nagrodą, o tym Stary Testament mówi. Partnerstwo ma to do siebie, że nawet